Maluchy będą bezpieczniejsze. W każdym przedszkolu miejskim oraz oddziale żłobkowym na terenie Dębicy znajdzie się nowe urządzenie do ratowania w przypadkach zadławień. Stosuje się je, by udrożnić drogi oddechowe, gdy pierwsza pomoc nie przyniosła efektów. Dyrektorzy placówek oraz pracownicy przeszli już odpowiednie szkolenie. Takie szkolenia powinny być cyklicznie powtarzane, bardzo często, również wewnątrz zakładowo. No, przypadki zdarzają się wszędzie. Po prostu zdarzają się wszędzie, zwłaszcza tam, gdzie są małe dzieci, gdzie się pracuje, więc to postępowanie w takich nagłych przypadkach jest bardzo ważne. Jestem tutaj z moimi wszystkimi pomocami, żeby w każdej grupie była jedna pani, która będzie potrafiła obsługiwać ten sprzęt. No nie daj Boże, ale zawsze lepiej być przygotowanym i dmuchać na zimne. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej jest zdecydowanie potrzebne zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Warto już wdrażać takie zajęcia w szkołach podstawowych od najmłodszych lat, uczyć dzieci pierwszej pomocy przedmedycznej, a w przedszkolach zachowania się dzieci, gdyby się zdarzył jakiś wypadek czy cokolwiek, żeby wiedziały, jak zadziałać, chociażby zadzwonić na ten specyficzny numer, który udziela pomocy. Zdecydowanie potrzebny też jest i sprzęt oraz wiedza, umiejętności, żeby z niego dobrze korzystać. Zakup sprzętów do ratowania w przypadku zadławień jest możliwy dzięki środkom, które zostały już zabezpieczone w budżecie miasta. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, chcąc sprawić, żeby rodzice też posyłając dzieci mogli czuć się bezpiecznie, że dzieci są nie tylko dobrze zaopiekowane, ale też w pełni mogą czuć się bezpieczne w przedszkolu. Zakupujemy do wszystkich naszych placówek przedszkolnych, jak również do żłobka urządzenia, które właśnie będą służyły poprawie bezpieczeństwa. Jest to temat chyba dosyć powszechnie teraz omawiany w mediach i w ogóle w Polsce powszechny, stąd też wychodzimy naprzeciw oczekiwania zarówno oczekiwaniom rodziców, jak i pracowników przedszkola. Mamy zapewnione środki finansowe w budżetach przedszkoli i żłobka na zakup właśnie takiego sprzętu, a zatem po dzisiejszej prezentacji z pewnością dojdzie do realizacji tego tematu i zostanie sprzęt zakupiony dla naszych placówek. Każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Posiadanie tej wiedzy i nasza szybka reakcja może uratować komuś życie. Tutaj głównie skupiamy się na zagadnieniu na wypadku zwanym zadławienie, które jest tak naprawdę traktowane jako pomoc czemu. My mówimy, że to jest bardzo głupia śmierć, bo jesteśmy zdrowi, zadowoleni, uśmiechnięci, nie posiadamy żadnych chorób i nagle się dławimy i albo ktoś nieumiejętnie nam potrafi pomóc, albo w ogóle tego nie robi. Dlatego jest ważna umiejętność szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i też jeśli jest dostęp do takich urządzeń jak LiveVac, które na chwilę obecną uratowało już ponad 1440 osób w skali świata. W Polsce akurat mamy w piątek było czwarte uratowane życie w DPS-ie. Super, dlatego też się ogromnie cieszymy. Jest to, pamiętajmy, uzupełnienie procedury. Nic nie zastąpi tego, co mamy pod ręką, czyli swoich umiejętności, swojej głowy, swoich rąk. To działamy na początku, ale jeśli mamy dostęp do urządzeń, nie będziemy patrzeć, jak ktoś umiera, tylko będziemy działać. Dlatego jeśli jest tylko taka możliwość, sięgamy dalej, rozszerzajmy i poszerzajmy swoją wiedzę i też dostęp do różnego typu urządzeń jak LiveVac, jak defibrylatory. To jest ważne, żeby to było w przestrzeni, żeby to było dostępne. W Dębicy mamy 11 przedszkoli miejskich, które objęły swoją opieką 1340 dzieci. Do oddziałów żłobkowych natomiast zapisanych jest 240 maluszków.